Dzień dobry, z tej strony Luke, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Gothic 2 Noc Kruka. Pewnie widzicie pewną zmianę w kamerce. Takie tło się zmieniło, ponieważ zmienił się jakby rozstaw mebli, których już w sumie nie ma prawie w moim pokoju. Teraz z tej strony miałem komputer, tam była meblościanka wzdłuż ściany, tam gdzie jest łóżko, którego nie wiem czy widzicie, była meblościanka, łóżko było w tym miejscu, gdzie teraz siedzę, tu jest okno, więc mam zajebiste światło, żeby nagrywać dla was filmiki z kamerką. No i dziwny zbieg okoliczności, że w Gothicu pada deszcz i u mnie za oknem w tej chwili również. Pozwólcie, że się napiję jeszcze napojku. No i okej, w poprzednim odcinku, z tego co pamiętam, znaleźliśmy jedną ekipę górników. Zostały nam jeszcze dwie. Z tego co pamiętam, ta jedna, którą znalazłem, to była jedyna, która była w miejscu, które zaznaczył nam na mapie chyba nie Marcos, tylko no ktoś tam. Nieważne. What the fuck. Czy ja tą mapę tutaj mam? Chyba muszę ją tylko normalnie otworzyć. Tak jest, czyli byliśmy... Oh fuck. Której byliśmy części? W którym miejscu byliśmy? Tam w śnieżnej części, czy nie? Nie. Tak, w śnieżnej. I tam były ślady, które prowadziły gdzieś tam, dobra. Czyli teraz zostały te dwie ekipy na południu, tak? Z tego co pamiętam, jedna została zaatakowana przez stado... No fuck! Pełzaczy, tak? A druga ekipa... Nie wiem, zdechła, nieważne, idziemy szukać ekip. Mam jakiś napój szybkości? Fuck, nie mam. No to będzie śmiesznie. Chwileczkę, czy ja jestem w ogóle dobrze ustawiony? Jeśli chodzi o wzgląd na południe. Tak, mamy iść dokładnie w tamtym kierunku. Jeśli przekroczymy rzekę i nic nie będzie nas goniło już, to będzie już dobrze. Wow, 47 tych grzybów mam. Many mało, więc wypadałoby wypić chociaż jedną działkę, że tak powiem. Co miałem jeszcze rzec? Nie mogę się doczekać serii z Gothica 3 już w końcu, bo wkurza mnie to, że bohater w Gothicu 3 jest takim drewnem, takim totalnym drewnem. Rusza się jak drewno, wygląda jak drewno. Jego ręce wyglądają jak drewno! Nie, wchodź tam! Dobrze, no... Dziwko! Dobrze, tutaj mamy wargi. Takie spuchnięte. Sorry. Dobra, nie może tak, jeszcze chwileczkę. 116 save. 16 save. I biegniemy w stronę południa. Fuck, zapomniałem wyłączyć Shadowplay. Jego ikonka widnieje teraz w prawym górnym rogu ekranu. Nie, no nie, wyzjechaj! Nie gwałćcie mnie, proszę, nie! A tam jeszcze zębacze. Z zębaczami nie ma żartów, bo... Jak zębacze mnie dopadną, to już po mnie. To po prostu już nie ma o czym mówić w ogóle. Rozszarpią mnie jak mięsko. Dobra, poszli sobie, porkowie. Tu mamy jakiś kufer. Za daleko, please, bitch. Nie znam się na otwieraniu. Okej. Okay. Mamy kolejnego dużego grzyba. Mamy miksturę, bardzo fajnie, przyda się. No i teraz tutaj jest wejście... Nie, tu nie jest wejście do smoka ognistego. Nie, no! Fuck you, bitch! No patrzcie! Co? Co powiedziałeś? No, really? Ej, on mi robi loda. I cały Gothic. Czyli wszystko tutaj jest drewnem. Po prostu masakra. Strasznie to utrudnia grę. I u niektórych powoduje, że po prostu ludzie nie grają w tą grę i tyle, bo wszystko tu jest drewniane, tak. Wiecie co? Co? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Cały Gothic. Zabiję pięściami zębacza. Why not?
Oh yeah. Bije go po dupie. Klapsy mu daje w sumie. Do widzenia. Jak się zgiął? Dobra. Dobra, wychodź. Co ty robisz? Hej. Dobra, spójrzmy na mapkę. Nie, tam są orkowie znowu. Jesteśmy, nie, wzdłuż rzeki jakbyśmy poszli. Źle idę, muszę iść na górę. I tam jest chyba jedna z ekip. Tak, dokładnie. Zbierzmy sobie grzyba. Jeszcze jednego, jeszcze jednego. Później będzie zabawa oczywiście ze smokami. Będę musiał brać sobie jakieś OP zwoje, żeby na strzała ich zabijać. Tu jest chyba kolejny obóz orków na górze. Tam jakiś szaman siedział, z tego co pamiętam. A z szamanami to już w ogóle nie ma co się równać, bo zmiażdżą cię jak dzieciaczka. Chwileczkę, tu coś było. Coś mi świta, że tam gdzie są te wilki, że tam coś było schowane. Kurde, zabiję te trzy wilki czy nie? Wiecie co, ja nie będę ryzykować i tylko sobie tutaj wbiję do góry. Hopa. I będę napieprzać te wilki z góry. Stój. Na strzała, bardzo ładnie. Ten nie strzaił się. Dupsko dostał. Ten się zawiesił, bo jest drewnem. Jak wszystko w Gothicu 2. Z kruka. Zbierzmy sobie te skóry od niego. No i tutaj, tu coś było schowane. Nie, ja to widzę. Jaki zadowolony, jaki szczęśliwy, że wpieprza swojego kolegę. Nie, oni wpieprzali paladyna chyba. Tak, dokładnie, dobrze pamiętam. Jestem tego pewny. Co tu się dzieje? Nic tu nie ma. Sorry. O, co to on ma? Sakwa Olawa. Kilka monet jest, tak? Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. No okej, okay. Olaf. Nic tu nie ma. Czy jego nie trzeba było przypadkiem znaleźć? Nie znam się na otwieraniu zamków. O, runa czego? Strach. Może się przydać, aczkolwiek jakoś nie byłem nigdy przekonany do tej runy. Wydawała mi się bezużyteczna i nie używałem jej. Może to się zmieni. Fakt, patrzę za okno u mnie, w moim mieście w tej chwili, i boję się, że się nagle rozpęta burza za oknem, bo dzisiaj zapowiadali. Wtedy będę musiał niestety przerwać nagrywanie odcinka, bo no, nie chcę po prostu, aby mi się komp zjarał, bo słyszałem, że były takie przypadki, że piorun uderza w budynek, w budynek mieszkalny osoby, która akurat w tym danym momencie gra. I komp idzie się aćno. Idzie sobie. Nie! O Jezus! Może od dzisiaj będę nazywać bezimiennego panem Drewno. Mister Drewno. Mister Wood, o! Od dzisiaj on jest, nazywa się Mister Wood. Tam coś było, jakiś szaman chyba siedział. W tej jaskini, bo tam jest jaskinia, jeśli ktoś nie zauważył, do której się wybierzemy. Troszeczkę dzisiaj będzie zwiedzania, troszeczkę questowania, jak to zwykle bywa. Nie wiem, co tam jest, ale jak to jest szaman, to tak szczerze pewnie po mnie. Jeszcze miksturki, kurde, kończą mi się. Co ty? Ej, podnieś no, burżuju. Coś tu jest? Nie, no tu jest pusto. Czemu mi się tutaj wydawało, że jest szaman, to nie wiem. Co tu mamy? Łuk związu. Dobra. Przyda się na sprzedaż jakiś pierścień, który trzeba obczaić. Co to może być? To nie. Pierścień moc. 3 do siły. Nie, dzięki. Dobra, idziemy wyżej. Tutaj chyba. Tak jest. Nie? Jednak nie?
Oh shit! Kurde, same przeszkody. Może tędy się jakoś wbije? Nie, nie wbije się. Wiecie co? Zróbmy jeszcze inaczej, nie aż tak! No nie wierzę, nie, ja tak nie będę grać. Jakie to jest tempo? Zahaczyłem się o skałę i umarł. Teraz jak się podnosiło? F6 chyba. Nie. F4. Okej, wróciłem, musiałem oczywiście wyłączyć. W sumie gra mi się sama wyłączyła, bo mi się zlagowała. Przed chwilą włączyłem ją i teraz muszę na nowo. Nie wiem co na nowo robić, chcę iść tędy. Nie chcę iść przez te pieprzone skały, bo tam są jakieś te ogniste jaszczury, z którymi kompletnie nie mam szans. No i tutaj sobie użyjemy na tym, na tych wilkach znowu może lodowej lancy. Stykną dwa strzały chyba. Styknie mi many, styknie. Bye. Dobrze, wypijmy sobie miksturę. Dobra. No i tu gdzieś w pobliżu jest Diego. Diego, który był w jednej... Myślałem, że mnie zauważył. W jednej z tych grup górników, bo on został pojmany jako więzień, coś takiego, nie pamiętam. 118 save i lecimy. Tu jest kolejny wilk. Dwa kolejne wilki. Ominąć je. Okej, mamy dwa kolejne wilki. Nic tu nie ma. Tych skór mam tyle, że mogę je sprzedać. Wohoho. Kasiory naczepać. Nie patrz się nawet na mnie. Ścierwo. Kurde, krwiopijcy. Tu wszystko może mnie zabić. To było? Gdzieś tutaj, blisko. Tak jest, tutaj. Te wilki muszę... Wilka muszę zabić. On coś... O, wpieprza paladyna. Co ty robisz? Jak się na grzbiet wypieprzył? Dobra, zbieraj to wszystko. Spieprzajcie. No, really? Nie ten. A, dobra. Diego! I'm coming, bitch! No wstań i zabij to gówno, znowu proszę. Jedna z tych cholernych bestii. No dziękuję. Jedna bestia mniej. Nie drzyj się. Hej, myślałem, że nie żyjesz. Tak, też tak myślałem. Ale wróciłem i szukam dowodu na pojawienie się smoków. Czyżby? A dla kogo pracujesz? Dla Lorda Hagena. Tylko paladyni mogą powstrzymać smoki. Paladyni? Coś ci powiem. Kiedy udało mi się stąd uciec, poszedłem do Corinis. Zamierzałem uprzedzić paladynów o smokach. Nie wiem, po co w ogóle próbowałem. Ten nadęty głupiec Lothar nawet nie chciał mnie wysłuchać, a już na pewno nie zamierzał dopuścić mnie przed oblicze Hagena. Wysłali mnie tylko ze swoją ekspedycją, więc nie mów mi, jakim to wybawieniem są paladyni. Tak czy inaczej, smoki trzeba powstrzymać, póki jeszcze jest czas. Nieważne, kto tego dokona. Powstrzymać? Chyba żartujesz. Musimy się wynosić z tej doliny. Od co? Powiedz, jak udało ci się przejść przez przełęcz? Myślałem, że aż roi się od orków. Przez opuszczoną kopalnię prowadzi ścieżka, na której nie ma orków. Dobrze wiedzieć. Zatem niedługo wyruszę do Corinis. Mam tam parę rachunków do wyrównania. A ja mam jedno pytanie. Dlaczego ty, rozmawiając ze mną, siedzisz do mnie obrócony plecami? Czemu jesteś obrócony do mnie plecami? To jest brak kultury osobistej. Dobrze, potrzebuję dowodu na ich istnienie. Przed twoją kryjówką leżą zwłoki dwóch rycerzy. Polegli bohatersko w walce ze stadem zębaczy. Górnicza Dolina rządzi się własnymi prawami. Ostrzegałem ich, ale nie chcieli mnie słuchać. Potrzebuję dowodu na ich istnienie. Dobra, pomogę ci w miarę możliwości, ale nie zamierzam za nikogo nadstawiać karku, jasne? Garond wysłał mnie z pewną misją.
Chcę wiedzieć, ile rudy wydobyto do tej pory. A potem da ci dowód, którego tak potrzebujesz? Właśnie. Więc jak? Możesz mi coś powiedzieć? Na dnie tej jaskini są 4 skrzynie rudy. Wydobyli ją ludzie Sylwestra. Jeśli Garond zechce, może tu przyjść i je sobie wziąć, ale mnie to już wtedy nie będzie. W jaki sposób zdobyłeś tę rudę? Byłem w oddziale Sylwestra. Przez kilka dni prowadziliśmy wydobycie, aż Sylwestro zrobił się nagle strasznie nerwowy. Powiedział, że musimy zabrać urobek w bezpieczne miejsce. Jako, że od pewnego czasu planowałem dać nogę, zgłosiłem się na ochotnika. I dobrze zrobiłem, bo górnicy wpadli wkrótce potem na stado pełzaczy. Nikt nie przeżył. Tak jak mówiłem wcześniej, że jedna z ekspedycji została wykoszona przez właśnie stado pełzaczy w tej jaskini, w tej kopalni, a druga, to znaczy trzecia, nie mam pojęcia, nie pamiętam. Dobra, to już wiem. Chodź ze mną. Na przełęcz? Czemu nie? Idź, w końcu właśnie stamtąd przybywasz. Nie waż się jednak podejść zbyt blisko do zamku lub orkowego muru. Rozsądnie też będzie unikać obozu. Dopiero co z jednego z nich uciekłem. Nie mam ochoty znów zostać niewolnikiem tyrającym w kopalniach. Rzecz jasna, należy unikać również spotkań ze smokiem. Daj znać, gdy wszyscy... Dobra, to fajnie, że przynajmniej Diego mi pomoże. Niczego tu nie znajdę. Dobra, zapiszemy sobie grę. To jest już 119 save. Nie. 109. No fuck! Bitch! Okej. Zapisz. Dobra, mam dość tej gry. Chodź tu, Diego. Czemu nie da się zapisać? Nie czaję tej gry. Aha, okej. 119 save'ów już mamy. Dobra, teraz Diego będzie mi pomagać. Dobra, zabij to coś. Dziękuję. Leżeć. Dobry piesek. No, dobra. Darmowy exp się przyda. Dobrze, teraz mapa. Gdzie są pozostałe grupy? Tu jest Diego. Kurde, nie pamiętam. Chyba trzeba iść pod, na te jezioro tam. Pod tą... tym wulkanem? Nie wiem, nie pamiętam. Ogólnie wybierzemy się tędy, dobra. Chwila. Nie chciałem z tobą rozmawiać, chciałem tylko tego wilka oskurować. Niczego dobra. Nie znajdę. I chodź ze mną, bitch. My nigga jesteś. Oh no. Nawet się nie patrz na tych orków. To są wargi. Tu jest smok bagienny, z tego co pamiętam, ale jeszcze nie teraz. Kurde, no jak teraz przejść koło tych pieprzonych orków? Zróbmy tak, że Diego... Nie, no Diego sobie nie poradzi z nimi. W dwójkę, chyba że ja bym zaczął strzelać, ale szkoda many. Dlatego... Kurde, jakoś musimy obkrążyć tych orków. Ale on nie zaś się nie zbliży do tego zamku pieprzonego. Dlatego musimy iść całkiem dookoła. Co lepsze, wargi czy orkowie? Chyba wargi lepsze. Muszę wypić sobie miksturę, jakby mnie coś zaatakowało, żebym mógł się obronić. No i... okej. Okay. Tam też byli orkowie, z tego co pamiętam. Shit. No. Jeszcze szaman, kurde. Chyba, że całkiem ich obkrążymy, ale to będzie długa droga. Ja bym oczywiście użył alternatywnego rozwiązania. Wow. I skoczyłbym gdzieś tutaj, jakoś przeżył, nie wiem. Nie ma czego plądrować. Ale oczywiście Diego jest za głupi, żeby to zrobić. W ogóle te NPC, które za nami biegają, to są takie tempaki, że drewno jest chyba mądrzejsze jednak. Dobra. Tutaj się wybierzemy. To tu jest. O, miksturka.
chlebek oraz kaczy dziób. Jakaś chyba sikierka. Toporek, okej. Okay. Jakieś w ogóle ruiny są, co to jest? Nie pamiętam. Nie znam się na otwieraniu zamków. Mojemu pieskowi coś się śni, teraz właśnie piszczy. Gdybyście to zobaczyli albo usłyszeli, może to słyszycie, nie wiem. O, Jezu, skoczył. Dobra, tu jest trochę sporo tego wszystkiego. No strzelaj. Ja może w te wilki strzelę, a ty się... kontynuuj. Dobra. Dobra robota! Niech stracę. Jedna bestia mniej! No zabij to coś latające ścierwo, krwiopijce, dziękuję. No go, go, dalej, dalej. Od, to są skrzynie z rudą? Ej, to jest obóz orków z Gothica 1. Jeszcze coś tam, coś mi tam świta w tej głowie. Tutaj, tak, jest. Zabij to ścierwo, dobra, walić to ścierwo. Tutaj, to jest tutaj. Aha, obóz, on nie chce do obozu, dobra. Poczekaj tutaj. Zacze, no, fajnie. Co on powiedział? Hej, chwila. Spokojnie. Chodźmy. Gdzie zaczekasz? Poczekaj tutaj. Zaczekam w pobliżu kopalni. Jakiej kopalni? Jego. Chcesz się naćpany. Jedna bestia mniej! Tori! Ej! Halo! Przestań piszczeć, bo nagrywa. Dobrze, zapiszmy sobie 120. 120, dokładnie. Skąd przybywasz? Jestem tutaj w imieniu Garonda. Dobrze, potrzebujemy nowych rąk do pracy. Nie przybyłem tu pomagać w wydobyciu. Nie? A po co? Kazano mi dowiedzieć się, ile rudy zdołaliście wydobyć. Wielki magu, twoja obecność napełnia mnie i moich ludzi odwagą. Z pewnością mógłbyś nam pomóc, gdybyś zechciał użyć mocy, którą obdarzył cię Innos. Szacun, wielki szacun. To jest właśnie taka jakby cecha charakterystyczna i plus bycia magiem. Wszyscy cię szanują, w ogóle szacun na całe miasto. Całą krainę w sumie. Nie pomogę ci, suko. Moja misja jest ważniejsza. Nie mogę ci pomóc. Oczywiście, o wielki. Odpowiem na wszystkie twoje pytania. Oczywiście, o wielki. Powiedz mi, ile rudy udało wam się wydobyć do tej pory? Zamelduj Garondowi, że udało nam się wydobyć jedynie 2 skrzynie rudy. Z powodu ciągłych ataków poniosłem spore straty. Jeśli Garond przyśle mi więcej ludzi, będziemy mogli dalej wydobywać rudę. Rozumiem. Zawiadomię go. Dobrze. Reszta należy do ciebie. My postaramy się jak najdłużej utrzymać pozycję. No dobra. Niby... Aha, on jest tutaj, Diego. W pobliżu kopalni. Aha, no, w sumie to jest kopalnia i on stoi w pobliżu, no logiczne. Tu coś było ciekawego. Tak mi się jakoś kojarzy, nie wiem czemu. A byłem tutaj, dobra. Jakaś świnia. Chodźmy, ale nie. A dobra, chodź, pomożesz mi trochę expa nabić. Mógłbym się przeteleportować do tego zamku już. A w sumie to zrobię. Czemu nie? Ale jeszcze te krwiopijcy. Ci krwiopijcy muszą umrzeć. Stechnąć. No strzelaj. Patrzcie, jaki snajper. Patrzcie. No strzelaj. Jeep. No też do niego strzelaj. Dajesz. Oj, ślepota. No to... Zabiłeś tych, no to tych też zabij. No Diego, czy ja ci muszę wszystko mówić? Za co ci płacę? No. Bardzo dobrze. Dostaniesz premię. O, skrzydła. I... Nic tu nie ma. Nic więcej, dobra. Tutaj mamy jeszcze mięso kopacza. I teraz ciekawe, co mi Diego powie, jak mu powiem, żeby zaczekał. Nie, wracam do jaskini.
Zajrzyj do mnie, gdy już załatwię. Jeśli... Dobra, nie chce mi się iść do Diego, żeby łaskawie go zaprowadzić do przełęczy, ale nie wiem, ile za to było expa kiedyś, więc nie pamiętam. Szczerze, nie wiem, czy warto. Może warto? Nie wiem. Dobra, teraz idziemy zameldować Garondowi jeszcze o tym, że znaleźliśmy te dwie grupy górników i że one wydobyły mało rudy. Mam nadzieję, że da mi w końcu ten pieprzony dowód, dzięki któremu będę mógł iść do Lorda Hagena. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. I ten wyśle ekspedycję. Nie pamiętam, no lol. Nie tutaj, tu nie ma Garonda. Garond był tutaj. Ode mnie tego nie dostał. Nie wiem już, w co ode mnie nie usłyszał. Tutaj? Tak jest. Tutaj. O wielki Garondzie. Gdzie jesteś, wielki Garondzie? Okej. Okay. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Tutaj, bo tu jest dwóch strażników, to pewnie tutaj będzie i tu w prawo. Dokładnie, tu jest ten kucharz taki wredny. Rozmawiałem z Fayetem. Co u niego słychać? Jego ludzie wydobyli dwie skrzynie rudy. Dwie skrzynie? Ja potrzebuję 200 skrzyń! Mam ci też przekazać, że potrzebuję dodatkowych ludzi. Co? Mam wysłać kolejnych ludzi na pewną śmierć? Nie ma mowy! Powinien był wiedzieć lepiej. Jeśli chodzi o grupę Sylwestra... Tak, wiesz, widziałeś go? Rozmawiałeś z nim? Wszyscy zginęli. Zaskoczyło ich stado pełzaczy. A co z rudą? Wiesz, ile zdołali wydobyć? Zdążyli zabezpieczyć kilka skrzyń. Ukryli je w jaskini, przy ścieżce prowadzącej z zamku do miejsca wydobycia. Do diaska! To byli dobrzy ludzie. Niech Inos ulituje się nad ich duszami. Niech to diabli! Co się tu dzieje? Czyżby sam Beliar przybył, by się z nami zmierzyć? Większość moich ludzi zginęła. Dzięki tej garstce rudy nie powstrzymamy nawet jednego orka, a co dopiero całą armię! Ta wyprawa jest z góry skazana na niepowodzenie. Co z listem do Lorda Hagena? Mamy w sumie 10 marnych skrzyń rudy, a straciliśmy 2 razy tyle dobrych ludzi. Dostaniesz swój list. Lord Hagen musi się o tym dowiedzieć. Ta dolina jest przeklęta. To siedlisko zła. No i mamy list do Lorda Hagena. Co za mnie? Próbował... Dobra, nie obchodzi mnie, co zamierzasz teraz zrobić, tak jesteś frajerem, bo tutaj mówię mu, że ludzie, że jego ludzie zginęli, zostali zaskoczeni przez stado pełzaczy, a ten się pyta, o ile skrzyni wydobyli? Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przejmie. No i teraz możemy się teleportować do przełęczy, tak. I teraz pójdziemy do Lorda Hagena z listem oczywiście, do Corinis, nie mam teleportacji do Corinis, chyba dopiero teraz dostanę tąże teleportację. Kurczę, no to jest trochę kawał drogi. Ile już nagrywamy? Prawie 30 minut, cholera jasna. Trochę czasu minęło. Prawdopodobnie oczywiście utnę ten fragment, gdzie oczywiście biegnę do Corinis i postaram się... Mamy kolejny rozdział, oko Inosa! I postaram się, żebyście nie musieli ślęczeć i patrzeć, jak ja biegam tutaj, what the fuck, co się dzieje? Zapiszmy, czy nie, może nie zapiszmy? Na razie nie. Biegniemy do... Corinis, tak właśnie, także ja tutaj ucinam film. No i spotykamy się już w nie w Górniczej Dolinie, tylko w Corinis przy koło Lorda Hagena. Słuchajcie, jednak nie możemy uciąć tego kawałka, ponieważ zobaczcie, kogo spotykamy. Największą zmorę Gothica 2, Noc Kruka, nie tylko. Czyli pambaram, poszukiwacze przygód. No i tu zaczyna się ostra jazda, bo oni mają tak zajebisty damage tej swojej ognistej kuli, że po prostu na strzałach ginę praktycznie. No i teraz nie wiem, co zrobić. Ja się go boję.
O nie, no nie! Ci zginę tutaj. Mój pan, pozbawi cię życia. Twoje kuglarskie sztuczki w niczym ci nie pomogą. Wow. Pomóż mi, pomóż mi, wieśniaku, hello, no hello, wieśniaku. Ale lagi. Tam jest kolejny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Boże, jaki damage mu mały zadaje. Tu jest kolejny, fuck. No jakie lagi, przestań, ja, patrzcie na to. Jakie skoki FPS? What the fuck? Patrzcie! Oh yeah! Super speed! Nie, ta gra jest wkurwiająca z tymi lagami. Jak może mieć gra... Gra, która jest tak stara, jak może mieć takie okropne spadki FPS? O, tu jest lepiej. Dobrze. No i tam jest kolejny, no nie! Nie, no nie poradzę sobie z nim. Czy mam jakieś zwierzę, które mnie... Chociaż na chwilę... odwróci jego uwagę. Mam jeszcze... zamrożenie. Bym go zamroził i spieprzył, to było dobrze. Gdzie jest jakaś ognista... Premia do many 15. No cóż, muszę zjeść to niestety. Zamrożę tego frajera. Przełęcz. No gdzie jest to? Ten zwój. Na 7 dopiero, matko kochana. Dobra i run, bitch! My god, ile ich tu jest? W ogóle nie wiedziałem, że tylu ich tu było. Będzie śmiesznie. W ogóle teraz będzie śmiesznie, bo... Będziemy szukać Okainosa, jak sam tytuł rozdziału nam podpowiada, rozdziału. No i... Będzie... Dużo poszukiwaczy, tyle wiem. Ale jako... Fuck, że jest nowy rozdział. Mogę nowych kręgów się nauczyć. Ile mam punktów nauki w ogóle? 16, to myślę, że to spokojnie styknie. Czy ja dam radę go jakoś ominąć? Dam radę. Nie zabije się chyba? Nie. Jakie w ogóle... Sprinter cel, muszę kurde się kryć przed nimi. Ale jajca. No teraz to już chyba... Nie będzie kolejnego, jest kolejny. Teraz może trąbą powietrzną go przytrzymam. Nie wiem, co go zabije na strzała. 7. Muszę go przytrzymać, po prostu muszę. Jestem tak blisko Korynis. Fucha, fucha, moja hala, moja mala, trąba powietrzna. Nope. Puf! Nara! Oh my god. No jak jeszcze jeden będzie, to się chyba zabije. Słyszę tutaj... krwiopijce, ale on jest niegroźny dla mnie. Mika. Relax! Take it easy! Słońce powoli zachodzi, nareszcie jesteśmy w Korynis i lecimy szybko do Hagena. Myślałem, że to poszukiwać. Jaki skiz w ogóle. On ma magiczną kuszę, którą mu sprzedałem, patrzcie. Na playerach. Znowu myślałem, że to poszukiwać, a to jest Watras. Przynoszę ci wieści od Garonda. Proszę, kazał mi wręczyć ten list. Sytuacja jest groźniejsza niż przypuszczałem. Ale mów. Mów, co się dzieje w Górniczej Dolinie. Paladyni zabarykadowali się w tamtejszym zamku. Oblega ich horda orków. Wielu żołnierzy poległo. Zostało też bardzo niewiele rudy. Obawiam się, że bez odpowiedniego wsparcia ci ludzie nie mają szans. Znajdę jakiś sposób, żeby ich stamtąd wyciągnąć.
Inos będzie ci wdzięczny. Bardziej niż jego wdzięczność przyda mi się oko. Tak, naturalnie. Dotrzymam słowa. Weź ten list. On otworzy przed tobą bramy klasztoru. Porozmawiaj z Pyrokarem, najwyższym z magów ognia. Pokaż mu to pismo, a on zaprowadzi cię do oka. Jeszcze jedno, zanim pójdziesz. Weź tę runę jako wyraz mojej wdzięczności. Jest! W chwilach potrzeby przeniesie cię ona bezpiecznie do miasta. No i dobra. Mamy list, który zaniesiemy Pyrokarowi, żeby nas dopuścił do oka Inosa. No i jak wiadomo, coś się później okaże, że jednak oko Inosa, no nieważne. Większość wie, ale niektórzy mogą nie wiedzieć, więc nie będę spoilerować, co się będzie działo w następnym odcinku. Także w następnym odcinku idziemy do klasztoru, odbieramy oko Inosa. No i idziemy walczyć z smokami już powoli. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Oceńcie film. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. No i hej!